Kto znów podżera ten cytryny plaster? To drosofila melanogaster. Takie małe skrzydlate, niepozorne stworzenie. Thomas Morgan postanowił podłubać w jej genie. Ej, chwila, pani drosofila. Ej, chwila, ej, chwila. Zrobimy pani taki drobny hokus pokus. Określimy miejsce genów w chromosomie, czyli lokus, czyli lokus. Czyli lokus, czyli lokus. Aha. Wskutek licznych krzyżówek i obliczeń natężonych odkryto istnienie genów sprzężonych na jednym chromosomie. One się znajdują i do jednej gamety razem wędrują. Razem wędrują. Ej, chwila, pani drosofila. Ej, chwila. Ej, chwila. Zrobimy pani taki drobny hokus pokus. Określimy miejsce genów w chromosomie, czyli lokus, czyli lokus. Czyli lokus, czyli lokus. Aha. Okazało się jednak, że geny te sprzężone w niektórych przypadkach mogą zostać rozdzielone, a winne wszystkiemu jest zjawisko crossing over, kiedy biwalenty chromosomy tworzą w mejozie. Tworzą w mejozie. Crossing cover to profazy, taka sprytna akcja, w której zachodzi genetyczna rekombinacja. Homochromosomy alelami się wymieniają i materiał genetyczny nam mieszają. Mieszają. Chwila, pani drosofila. Ej, chwila. Zrobimy pani taki drobny hokus pokus. Określimy miejsce genów w chromosomie, czyli lokus, czyli lokus. Czyli lokus, czyli lokus. Aha. Ej, drosofila.